dobry moi drodzy, mili państwo. Właśnie zaczynamy razem dzień z ubrudzoną kamerą. Zaczynamy razem dzień, zaczynamy daily vloga sobotniego. Jest sobota i właśnie mamy piękną, letnią w zasadzie pogodę. Ja właśnie jadę do mojej przyjaciółki na kawę, więc jedziecie razem ze mną. Was pytał, jak było w Zakopanem, to było bardzo fajnie. Była o dziwo bardzo ładna pogoda. Dlaczego mówię o dziwo? Dlatego, że ja się nastawiałam na to ogólnie, że w związku z tym, że to są góry, no to, że będzie, wiecie, różnie, tak? Czyli może być nawet dość chłodno. No i generalnie byłoby tak, myślę, gdybyśmy byli nastawieni na to, żeby łazić gdzieś, wiecie, wysoko po górach. Ale że byliśmy nastawieni bardziej na takie chillowanie, na takie mniejsze troszeczkę rejony górskie typu Kubałówka, żeby po prostu sobie pospacerować, żeby odpocząć, ale nie żeby gdzieś tam się zarzynać, żeby się gdzieś wspinać i tak dalej. Zdecydowanie bardziej takie wspinaczki uprawiamy w momencie, kiedy jest na przykład lato i jedziemy w góry. I tak na przykład kiedyś, myślę chyba 2 lata temu, to było w czerwcu, jak byliśmy w górach, no to właśnie byliśmy sobie też w Tatrach i byliśmy typowo nastawieni na przykład na to, żeby wejść na Kasprowy Wierch itp. Więc tak to wtedy wyglądało. A teraz byliśmy właśnie, tak jak mówię, nastawieni na to, żeby sobie odpocząć. I dlatego też właśnie odpoczywaliśmy i generalnie nie było tak, żebyśmy gdzieś tam się nawet zmęczyli, więc tak to wyglądało, było bardzo fajnie, bardzo przyjemnie i powiem szczerze, że naprawdę odpoczęłam też od takich typowych obowiązków domowych, bo no, mieliśmy hotel z pełnym wyżywieniem, więc też nie trzeba było nic gotować, nic kombinować i to było na duży plus, więc generalnie no, spoko, polecam takie wypady. Jakby ktoś był ciekaw, to my ogólnie mieliśmy hotel w ramach Groupona, bo ja znalazłam takiego Groupona, gdzie to kosztowało około chyba 550 zł, o ile dobrze pamiętam. I w ramach tej kwoty właśnie mieliśmy pełne wyżywienie oraz nocleg. I powiem wam, że myślę, że to tak za standard tego hotelu, bo on nie był zbyt wysoki, że tak powiem. Ja też nie wymagam, żeby hotel był jakiś mega luksusowy, bo to też nie o to chodzi, dlatego że przecież tam się w zasadzie tylko śpi. Ale no jednak mimo wszystko gdzieś tam człowiek patrzy na takie aspekty estetyczne. I muszę przyznać, że no zbyt estetycznie tam nie wyglądało, bo generalnie pokoje się nadawały do remontu, jak mam być szczera. Niemniej jednak, tak jak mówię, no my byliśmy nastawieni bardziej na to, że tam po prostu tylko śpimy i spożywamy posiłki, a resztę czasu spędzaliśmy na świeżym powietrzu, więc myślę, że ta kwota była odpowiednia do tego standardu. Więcej bym za to nie zapłaciła, szczerze powiedziawszy. No i tyle, więc jak ktoś by był zaciekawiony, co to było za miejsce, to był pensjonat Renesans. Znajdował się on na ulicy Tytusa Chałubińskiego 26, mogę wam podlinkować w opisie pod filmem, jeżeli ktoś by chciał. Jest to bardzo blisko Krupówek i to dla nas było tak naprawdę najważniejsze w tym wszystkim, żeby to było właśnie blisko Krupówek, żeby było blisko do centrum, żeby można sobie było wieczorkiem iść właśnie tak typowo na spacer i nie musieć się później, wiecie, martwić, że będzie trzeba zamawiać jakąś taksówkę czy coś, bo to wiecie, to też nie zawsze się chce później wracać jednak na piechotę, więc tak generalnie rzecz biorąc, ja patrzyłam właśnie bardziej na lokalizację i patrzałam na to, żeby właśnie miało to w miarę taką przyzwoitą cenę i nie patrzałam za bardzo na to, żeby to miało jakiś luksusowy standard i tym podobne aspekty, więc tak jak mówię, podlinkuję wam w opisie, jak ktoś będzie chciał, to sobie zajrzy, może ktoś będzie zainteresowany, może ktoś skorzysta, ale myślę, że w standardowej cenie w tym hotelu czy pensjonacie nie ma co korzystać, dlatego że tak jak mówię, no pełna kwota to byłoby w okolicach 1000, chyba 300 zł, o ile dobrze pamiętam. Więc no umówmy się, to już za ten standard, który tam był, to już by nie była dobra cena. Także to tyle z pobytu w Zakopanem. Myślę, że jak zmontuję taki klip, w którym
będzie tylko muzyka i będą tylko widoki tak naprawdę, bo nie nagrywałam vloga ze względu na to, że to był nasz prywatny wyjazd i też szanuję właśnie to, że no, mój mąż sobie na przykład nie życzy ogólnie bycia nagrywanym, ani nie życzy sobie bycia upublicznianym, w związku z powyższym ja oczywiście to szanuję i też ze względu na to zdecydowałam się na to, aby uwiecznić to jako taką naszą pamiątkę w takiej formie właśnie z podkładem muzycznym, jako takie klipy typowo widokowe, tak żebyśmy mieli pamiątkę i też żeby inne osoby, które to oglądają, mogły to oglądać i jednocześnie też szanując decyzję mojego męża o tym, że nie chce być upublicznianym. To też tyle tytułem takiego wyjaśnienia, więc zobaczę, jak to wyjdzie i generalnie, jeżeli wyjdzie to w miarę ciekawiej, wyjdzie to troszeczkę dłuższe, no to może Wam też wrzucę, a jeśli nie, no to może tutaj gdzieś Wam wstawię właśnie widoki z tego, jak było w Zakopanem w tym vlogu. Kolejna rzecz jest taka, że bardzo się cieszę, że tak licznie bierzecie udział w rozdaniu. Powiem Wam, że kreatywność Wasza generalnie nie zna granic, bo pytania, jakie wymyślacie, powiem Wam, że ja nie wiem, co ja mam z tego wybrać. Chcę wybrać naprawdę takie pytanie troszeczkę inne i kreatywne. Dużo pytań się powtarza i zwykle są to pytania związane właśnie z tym, co mnie skłoniło do nagrywania na YouTubie. Więc ja ogólnie, jak będę robiła te Q&A, to ja to podzielę na takie rzeczy bardziej dotyczące mnie jako osoby, jako człowieka, i na takie, które dotyczą spraw takich około YouTube'owych, jeżeli wiecie, co mam na myśli. I tak postanowiłam, więc tak to będzie wyglądało. Rozdanie jeszcze trwa, więc wbijajcie na kanał koniecznie. Jest film na samej górze, na pierwszej stronie takiej głównej mojego kanału. Tam jest od razu przekierowanie do tego filmu. Film się nazywa Co dostają vlogerki plus rozdanie, więc tam wbijajcie, żeby właśnie wziąć udział w tym rozdaniu. Musicie zadać pytanie do następnego Q&A, które będzie kreatywne, które będzie do mnie, na jakikolwiek temat Wam się żywnie podoba, byleby było kreatywne. Także koniecznie weźcie udział, żeby Wam nagrody nie przeszły koło nosa, bo są naprawdę fajne. Chciałam powiedzieć jeszcze tylko jedną rzecz. Dzisiaj testuję na twarzy podkład z Liren No Mask, który dostałam na konferencji Meet Beauty w Warszawie. Robię do niego kolejne podejście, ponieważ na samym początku bardzo, ale to bardzo nie przypadł mi do gustu, głównie jeżeli chodzi o jego formułę, bo jakoś tak dziwnie się rozkładał na twarzy, miałam wrażenie, że po prostu zostawia plamy. Ale dzisiaj zrobiłam do niego drugie podejście, też wkrótce będzie ten film na kanale. I wtedy będziecie mogły zobaczyć go w akcji, ale generalnie powiem Wam tylko tyle, że się mega szybko wyświeca. Mnie osobiście bardzo to nie odpowiada, ja z tego strasznie nie lubię i to jest dla mnie ogromny minus, więc to już na dzień dobry odpada w przedbiegach. Oprócz tego też nie ma zbytniego krycia, ale więcej powiem Wam właśnie w filmiku na ten temat, a póki co możecie to tak zobaczyć mniej więcej tak jak teraz. Ja w ogóle zauważyłam, że ta przednia kamera w aparacie strasznie mi zniekształca twarz, ponieważ na przykład teraz wyglądam, jakbym była jakaś taka tutaj dziwnie zbudowana z jakąś taką dużą szyją, a tak nie jest w rzeczywistości. Zresztą na filmach to widzicie, więc sami możecie stwierdzić. Dobra, ja wracam do domu, jeszcze muszę jechać do sklepu i muszę puścić Totka, no bo w końcu ktoś musi wygrać te 60 milionów. Dobra, i jeszcze tak na szybko, co na kanale, mianowicie na kanale trwa rozdanie, więc koniecznie weźcie udział, ponieważ no, już termin rozdania się powolutku kończy. Rozdanie trwa do środy bodajże, o ile dobrze pamiętam, więc tutaj właśnie jest filmik pierwszy u góry, jak wchodzicie na mój kanał, to jest właśnie film z rozdaniem, więc weźcie udział, zapraszam Was. Też powolutku dobijamy do 4000 subskrypcji, jest mi niezmiernie miło, że jest Was tak dużo. Od ostatniego vloga pojawił się dzisiaj rano film Tak, YouTuber od podszewki. W środę był film Jak stosować Duraline.
Daily Vlog Superniania i właśnie film z rozdaniem. Tak, rozdanie i też Daily Vlog był z Meet Beauty. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o moje filmy na kanale. Więc serdecznie Was zapraszam do wzięcia udziału w rozdaniu. 'Cause you look like no other.